Mano widzowie, tutaj Raksanik, witam w kolejnym filmie na kanale. Wiem, dawno nie było filmu, bardzo przepraszam, ale trochę mi się odechciało, poza tym szkoła się zaczęła, więc nie miałem za bardzo czasu. Macie tutaj dzisiaj filmik z teksturpaka, dwa teksturpaczki oraz macie losowanie teraz 100 miliardów, także też sobie weźcie udział, trzeba zostawić łapkę w górę pod filmem, komentarz z waszym nickiem, zostawić super zwyczkiem oraz wbić na Discorda. Wszystkie teksturpaki macie na Discordzie do pobrania. No, także zapraszam już do dalszej części filmu, siemano. Siemano widzowie, tutaj jeszcze przed startem filmu otworzymy sobie dwa rapoboxy. Jakby mam zamiar jednego sprzedać, chyba że z tego, który otworzę, dropnie mi mega dobry drop, to wtedy otworzymy też drugiego. Myślę, że fajnie było, jakby po prostu coś oddało. Szybki opening, lecimy, bam. 8 saturnowego pyłu, nie wiem czy to oddało, to jest chyba na 0, tak mi się zdaje. 343, trochę w dół, ale no to może tego drugiego też otworzymy, bo w sumie jest okej. Pyk, 15 saturnowego pyłu. Dobra, oddało totalnie. Ja pierniczę, ej. Kozacki drop, nie? Każdy GZ pisze. Ile to jest? 1,03 biliona. Ja pierniczę, ale oddało. No, to widzowie tego. Lecimy już do dalszej części filmu. No, to widzowie, tak jak nam tutaj oddało z rapyboxika, to spróbujemy teraz kupić jakieś itemki. 1,4 biliona mamy. Także myślę, że na początek, myślę, że tak bezpiecznie, kupiłbym sobie mieczyk Groota. Nie wiem, czy będzie mi stać na coś, znaczy może i nawet bym tego Venoma kupił. Za chwilę zastanowić. Groot kosztuje 200. Nie wiem, czy on jest opłacalny. Tu jest za 185. Może Groota kupił. Tak wiecie, bezpiecznie, żeby jak zginę, to jeszcze w razie co mieć jakieś itemki. Także myślę, że możemy sobie kupić ten mieczek Groota. Za 185 miliardów. Bam. Tu mamy kijek jeszcze, także mega spoko. Tutaj jeszcze sobie zobaczymy na części jakieś. Tutaj są części największej ceny, tutaj polecimy. Ironmana części na pewno nie będę kupował, myślę, że może Venoma, albo... No... Groot jest po 55, a Venom jest po 83, bardziej tego Venoma bym kupił. Tam te dwie części po 83, to może sobie je kupię. Ja dzisiaj na cenach nie znam teraz totalnie, bo po update'cie nie grałem, więc nie wiem, co się opłaca, co nie, ale dobrze, zainwestuję. Mi się zdaje, że to wygląda to na dobrą cenę. Jeszcze bym sobie kupił jakąś główkę, wiem, główka nic nie daje, ale może jakąś tanią główkę tutaj. Może jakąś tanią główkę bym tutaj znalazł. Tu jest na przykład tego Spidermana za 14, taką główkę kupił, będzie spoko. I jeszcze jakieś budki by się przydało ogarnąć. Tyk, tutaj może... Takie, a nie, to są trochę droższe, to ja ich chyba się nie opłaca. Chociaż... Dobra, kupi. Mam kasę to. Co tam? Pyk. Mamy full Venoma. Mieczyk 38. Zobaczymy, co tam słychać. Na rapach. Pokażę wam tekst paczki. No i zapraszam już do dalszej części filmu. Siemano. Dobra, stwierdziłem widzowie, że zrobię jeszcze losowanie. Poświęcę się. Może nam dropnie runa siły. Nie wiem, fajnie było. Zobaczymy tutaj. Sprawdzę szybko, po ile runa siły chodzi. Mam największej ceny. 2,9 biliona. No, trochę wydałem na to losowanie, a odporności? Odporności nawet nie mam. No, ale pewnie około 2 bilionów. Także lecimy opening. Mam nadzieję, że coś fajnego nam się trafi. Nie patrzę. Oczywiście. Uwaga, uwaga, uwaga. Wiem, że jest mała szansa, ale no, chcę spróbować jak zawsze. Warto próbować. Runa spowolnienia. No niestety. Jednak nie warto. Czasami trzeba odpuścić, no ale trudno, no. Nie wiem, ile ta runa spowolnienia, wiem, że na pewno nie za dużo. To będzie coś około pewnie 100 miliardów. 50. Ojeju. Ojeju, ale słabiutko. No. Okay. Czyli no niestety. Bardzo słabiutko nam to poleciało. Dobra, no trudno, zdarza się. Wystawię ją za, aha, wystaw 75 miliardów. Bo nie mogę się trochę pomylić. To by było 7,75. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I git. Stawiamy za 75 bilionów. 7,5 biliona, 750 miliardów. 5. Chyba tak będzie. Okej. Okej, tak, 5 miliardów, dobra. Spoko.
Także wystawiona. Ja bym sobie chyba jeszcze myślę nad tym, żeby. No bo dobra, w sumie na razie sobie zostawię ten mieczyk. Także no. Teraz już w końcu lecimy do texture packów. Siemano. Dobra, widzowie, to tak. Pierwszy texture paczek jest to texture paczek Dadzia, ten najnowszy. To wszystko jest od jego paka, to jest po prostu jego pak. Już wam pokażę tutaj, jak to wygląda wszystko na tych nowych secikach. Spider-Man już był, tutaj macie czarną panterę. Gruta, proszę bardzo. Venoma, Pyk, Thanosa i Iron Mana. Tak to wygląda. Pokażę wam tylko jeszcze jakąś szybką klepę na tym texture paczku. No, także lecimy do klepy. No, jest to widzowie jakiś ziomek. Pokażę wam już tutaj klepę na nim. A może się go nawet uda zabić. Ojej, no niestety. Jakby ktoś chciał do klanu, to dodaję do klanu za 20 miliardów póki co. Nie wiem, czy ta cena się zmieni. Zobaczymy. To jakiś ziomeczek mi pomaga w ogóle. No, ogólnie nie wiem, czemu ludzi za bardzo na mapie nie ma. Nikogo nie widać za bardzo na mapie. Szukam ludzi, do klepy, żeby wam pokazać, nie? Jak wygląda, ale tak średnio mam jak. Po prostu ludzie się gdzieś biją. Nie wiem, gdzie mam polecieć, żeby była klepa. Lecę się może tutaj na słońce. O, tu ktoś jest. Zaraz zobaczymy. Tutaj chodzi. Co to za zgromadzenie? Kurde, nawet nie umiem trafić. Co to za zgromadzenie? Już sobie sprawdzę. Jakiś tutaj bije. No już uciekł. Ale tu się biją jakieś ziomki. Patrzcie, takie party classy są. Takie czarne, zwykłe. No, myślę, że spoko party classy są. Nie uciekają bardzo dość. I już uciekli wszyscy. Ale no jak widzicie, takie są party classy, takie macie koksy, ogólnie tak to wygląda. Kij baseballowy macie taki fajny. Wygląda po prostu jak zwykły kij baseballowy w prawdziwym życiu, także bo tak wygląda. No i chyba już będę leciał do kolejnego tekstur paczka. Tylko spróbuję jeszcze tutaj może do tego ziomka wlecieć. O kurde, dobra, nie, niestety, nie będę się tam pchał, bo nie ma po co. Także no, lecimy do kolejnego tekstur paka. O, drugim texture paczkiem jest texture pack zakrętki, tylko są z jego wywalone tutaj jego totemy, no one są takie trochę średnie, ja myślę, że też dużo osób nie lubi tych totemów, oczywiście nie obrażając tutaj zakrętki, także pokażę wam jak wygląda texture pack, to tutaj oto wygląda sobie GUI, tutaj macie czarną panterę, Groota, no tu jest ogólnie wszystko, mniej więcej te same kolorki, Thanos i Iron Man. Mieczyki macie takie zwykłe. No i przelecimy się jeszcze chwilę może poklepać i pokażę wam jak tutaj klepa wygląda. I przed linią jest jakaś klepa, także zobaczymy co tu się dzieje. Sklam to może... się wklam. Sensu. W tej klasie nie będę bił z nim, bo my zamorują i zaraz będzie lipa. Ale na słoneczko się mogę bez problemu tutaj przelecieć. Zobaczyć co to tutaj jest za ziomek. Widzicie, party klasy są takie totalne klasyki. Się go uda? A niestety. Ale czekajcie. Dam sobie drugą szansę, nie? Niestety on poleciał. No. Ale ja iście mniej więcej tutaj wszystko, jak wszystko wygląda. Tu jest jeszcze jakiś ziomek, on też uciekł niestety. Jeszcze się przelecę może tutaj pod strefę bez elek. O, tu jest jakaś klepa fajna, tylko tu chyba też jakiś klan bije. A w klansie serii nie ma sensu wbijać. A, tu jest ten pobyla, co mi pomaga, tego nie będę może bił. Co się pomagał, także dam sobie spokój, żeby z tym biciem go. Ale taka ziomka, mogę spróbować, on leciał. Pobyla mnie rozkopuje tutaj, także mega dziękuję ci, mordo. O, nie mam to tutaj więcej pokazywać, po prostu tak widzicie klepa jak wygląda. Mam nadzieję, że ten tekstur paczek wam się podoba. Linki oczywiście wszystkie macie na Discordzie. Także wbijajcie, powitajcie. I kto oglądał do ostatniego momentu, napiszcie w komentarzu hashtag TXT. To przypnam serduszko i możliwe, że jakiś tam podkręcony dropik dam wam na losowanko. Także pamiętajcie o losowanku dla 100 miliardów. Pobierajcie teksturpaki, są na Discordzie, od razu na Discordzie. Także wbijajcie, pobierać. No i to tyle w tym filmie. Siemano.